Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wróćmy trochę do klasyki, czyli analiz partii z dawnych lat. One są bardzo wartościowe, bardzo perełkowe, że tak powiem. Fantastyczną partię mam dla Was pomiędzy Kotowem a Gellerem. Geller słynął z tego, że grał fantastycznie obronę królewsko-indyjską. Piękne szachy kiedyś grali, moi drodzy, lata 60. Piękne szachy. Zapraszam do analizy. Wiele ciekawych motywów się tutaj pojawiało w tej partii. Edukacyjnie, zdrowo dla szachów. Mam nadzieję, że wyciągniecie dla siebie jak najwięcej. Pamiętajcie, że jedna analiza jeszcze nie czyni nas mistrzem szachowym, ale przybliża oczywiście do tego poziomu, ale warto też raz, że przeanalizować może z tej perspektywy, kiedy ja to będę pokazywał te partie i tłumaczył, ale też warto na pewno sobie samodzielnie te partie przytoczyć. Znajdziecie link z zapisem tej partii w opisie filmu. Przypominam, moi drodzy, szachowo.pl macie 10% zniżki na zakupy. Sam tam się zaopatruję, polecam serdecznie. Oraz Buy Coffee Too, jeżeli macie ochotę postawić wirtualną kawę szachusiowi. Zapraszam serdecznie, to docenienie mojej pracy. Bardzo serdecznie dziękuję już wszystkim stawiającym kawkę. Moi drodzy, zapraszam do analizy. Zaczynamy. Partia zaczęła się ruchem D4. Geller odpowiedział skoczek F6, C4, posunięcie G6, skoczek na C3, goniec G7, normalne posunięcia i białe postanowiły zagrać sobie fianchetto z G3. Jak tutaj reagować? Bardzo prosta recepta, moi drodzy. Najpierw robimy sobie roszadę tak jak w partii. Goniec G2, D6, oczywiście normalna rzecz. Można oczywiście zagrać inaczej, można zagrać i C5, w zależności jaki debiut wybierzemy, czy C6 i D5 też są takie opcje, ale po D6, czyli królewsko-indyjska klasycznie, skoczek F3. I teraz bardzo ważna kwestia. Serdecznie ją polecam. Oczywiście skoczek C6 gramy klasycznie można, ale skoczek D7 jest równie ciekawy. Szczególnie w dzisiejszych czasach, dlatego że ten ruch pomaga w zagraniu E5. Jeżeli byśmy zagrali skoczkiem na C6 i po roszadzie byśmy zrobili ruch E5, bardzo często nam tu biją, wymieniają wszystko do końca, grają goniec G5 i to jest taka dosyć wygodna pozycja białymi. Tu nie ma żadnej krzywdy dla czarnych absolutnie, ale trzeba bardzo dobrze znać, żeby nie wpaść w tarapaty. Więc taki ruch skoczek D7 przede wszystkim nie pozwala wymienić hetmanów, dzięki czemu czarne są tutaj, powiedzmy tak, trochę bezpieczniejsze, można by powiedzieć, w zależności kto jak lubi grać oczywiście. Roszada ze strony białych nastąpiło i E5, no i tutaj nastąpiło E4. Wiadomo, że białe mogą grać różnie, mogą przepchać pionka, mogą zbić, ale wtedy odbijamy pionkiem i nie ma wymiany hetmanów. Przypominam, bardzo ważna kwestia. Po E4 czarne postanowiły zagrać zbić pionkiem z E na D4, czyli przejść w ogóle do takiego fajnego wariantu, gdzie tutaj się wszystko fajnie otwiera i dużo taktyki się tutaj pojawia w tej pozycji, dlatego że skoczek bije na D4 i skoczek na C5. Celem czarnych jest wyprowadzenie figur. Będę to głośno mówił jak na mównicy. Nie kojarzyć proszę z Sejmem, absolutnie, ale tutaj chcę wygłosić to mocno i wyraźnie, dlatego że figury muszą grać. Tutaj jest atak na E4. Oczywiście nie można zbić, bo dwa razy też jest to bronione, ale jest już jakaś tam fajna opcja, wieża E8 na przykład i C6. Tutaj posunięcie F3 ze strony białych i skoczek z F na D7. Właśnie w takich pozycjach czasem zastanawiamy się, co dalej grać, no bo by nam się tu narzucało, żeby zagrać A5, jak najbardziej można. Można też zagrać goniec D7, wyprowadzić wszystkie figury i tak dalej, ale skoczek D7 ma tu fajny, ukryty cel. Otwiera gońca, to jest jedno, ten skoczek chce przejść na pole E5, to jest drugie, a może na pole B6 przy okazji, to jest trzecie i wspomóc tego skoczka. Zobaczycie za chwilę, jak to się będzie toczyło. Goniec E3 w partii nastąpiło, ale co by było po B4? Bo trzeba się zastanowić nad takim ruchem, jeżeli nie gramy jeszcze A5. I moi drodzy, B4 byłoby ruchem fatalnym, tylko trzeba wiedzieć, jak to wykorzystać. Skoczek A6 od razu jest atak na pionka. I nie. Tu nam nie przychodzą do głowy ruchy typu C5 absolutnie. Jeżeli B5, to skoczek wraca na C5 i skoczek stoi tu wiecznie. Świetna figura, można próbować grać tędy następnym skoczkiem i męczyć pionka C4. Na D3 skakujemy, bardzo wiele pięknych zagrań. Oczywiście to by było marzenie dla czarnych,
więc białe mogłyby zagrać inaczej, na przykład A3, ale to też jest fatalne, tylko też trzeba wiedzieć, jak wykorzystać. Skoczek B6 i robią się ogromne problemy białymi, dlatego że atakujemy pionka na C4. No i teraz pytanie, jak tego pionka bronić? Ani hetman B3, bo tu skoczek wisi, ani hetman E2, więc hetman D3 przykładowo. I teraz uwaga, można sobie zatrzymać materiał, jak za dawnych czasów, moi drodzy, wracamy trochę do klasyki. Jak zagrać czarnymi, żeby tutaj fajnie przeciwnika podgryźć, no, że tak się wyrażę. Dam wam 2 sekundy, moi drodzy, i pokazuję ruch. Skoczek na C5. Fantastyczny ruch. Okazuje się, że po wybiciu odbijamy pięknie figurę i nam się ta pozycja kapitalnie otwiera. Wierzcie mi, że tutaj jest już świetnie. No jeżeli na przykład goniec tutaj, to bijemy tu. Jeżeli wieża tu, to C5. Oczywiście nie zdobywamy kolejnej figury, goniec odchodzi, ale te pionki robią robotę. To już jest nasza pozycja. Tak powinno to wyglądać, więc w tym układzie skoczek C5 działałoby świetnie i jeżeli tutaj wybicie, to już wiemy, a jeżeli hetman by zagrał na D1, no to trzeba z tym skoczkiem coś zrobić i uwaga, idziemy sobie na D7, bo ten skoczek przez E5 znowu może męczyć tego pionka C4, który i tak już jest atakowany, to jest bardzo ważne, a jeżeli hetman znowu wróci, no to skoczek E5, no i sprawa jest prosta, zdobywamy pionka, to pozycja byłaby już totalnie wygrana, to znaczy może nie wszyscy by w stanie byli ją wygrać, to się tylko tak mówi, ale no w debiucie już byśmy tutaj przeciwnika zajeżdżali, a to by było najważniejsze. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy, jak było w partii. Goniec zagrał na E3 i tutaj czarne subtelnie C6. Ten ruch jest bardzo potrzebny, żeby nie wpuścić skoczka z jednej i z drugiej strony. Hetman D2 ze strony białych i posunięcie właśnie A5. Jeżeli by tutaj białe teraz zagrały B4 w tym momencie, to wystarczy skoczkiem zejść już sobie na E6 i męczyć skoczka. Przykładowo wejść skoczkiem tu albo na B6, tak żeby się te figury też rozgrywały. W momencie, gdy hetman zagrywa na D2, jest posunięcie A5. Ruch potrzebny, można też go grać na początku, ale też w tym układzie jest on jak najbardziej słuszny. Wieża AD1 i skoczek na E5. Zobaczcie, jakie skoczki są nieprzyjemne. Raz, że tu atakujemy, to jest kwestia właśnie pierwsza, a druga jest taka, że skoczek na D3 może fajnie wejść, jakby co. To nie znaczy, że on musi tam wejść i tutaj nastąpiło B3. Moi drodzy, jak dalej gryźć tę pozycję, bo ona nie jest pozycją z tych najłatwiejszych czarnymi, ale ambitna, polecam serdecznie. Posunięcie A4. Działa kapitalnie. Oczywiście bicie jest fatalne, bo pionki tu się sypią, wszystko się sypie w pozycji. Nawet myślę, że nie trzeba tego analizować, bo tutaj jest koniec partii. Na C4 bić gońca i to już jest w zasadzie koniec gry. Samograj, że tak powiem, ale po A4, jeżeli by nastąpiło B4, no to też bardzo łatwo. Skoczek bije z tempem, wybijamy na E3, uciekamy skoczkiem, pionek więcej. Bez gońca czarnopolowego białe są kompletnie bezbronne. W tym momencie skoczek zagrał z D na E2 i uwaga, bicie na B3 jest koniecznością. I teraz, moi drodzy, nie bójmy się straty tego pionka. To jest dla nas absolutnie nieistotne. Tu nawet czasami nie trzeba tego liczyć. Pionek D6 jest, tak w cudzysłowie mówiąc, zatruty. Nie trzeba go bronić. Poza tym my w tym układzie mamy konkretne zagranie, bicie na B3, więc odbijamy pionka, nasza akcja dzieje się na tym skrzydle i tu jest świetnie. I tutaj białe są zmuszane do jednego słusznego posunięcia. Mianowicie goniec bije na C5, co już jest kapitalne dla czarnych. I skoczek zbił na C4. Wtrącenie, wtrącenie i jeszcze raz wtrącenie. Tutaj oczywiście widzimy, że atakujemy hetmana. Jeżeli hetman by zagrał na D3, to skoczek B2 i widełki i odbijamy na D1 i potem mamy odbicie na C3. Więc nie tracimy żadnej figury. Oczywiście to jest taktyka. Można sobie zrobić zwolnienie i policzyć samemu. Jeżeli jeszcze ktoś na przykład nie nadąża, przepraszam, że tak mówię, ale no, nie każdy nadąża. Ja też nie nadążałem kiedyś. Czasami trzeba się po prostu zatrzymać i policzyć. Skoczek B2 i byłoby świetnie. W tym układzie białe zagrały hetmanem na C1, no i widzimy, że nie możemy odbić na C5. Więc czarne biją na A2. I tu jest groźba dorobienia hetmana z przewagą, więc goniec jak odejdzie, tak się stanie, więc goniec nie odszedł, skoczek zbił na A2. Po prostu poświęcenie figury, znaczy poświęcenie figury. Zobaczcie, no w tym momencie po prostu białe mają figurę więcej za jakieś tam pionki.
Hetman zagrywa na A5. Świetne odejście z atakiem jednym i atakiem drugim. Co się dzieje? Hetman bije skoczka. Niewiarygodne. Zwróćcie proszę uwagę, że w tym układzie białe mają dwie figury więcej. Ale to jest tylko oczywiście sytuacja na moment. Co robi Geller? Geller, jak to w dawnych czasach pięknych bywało, czuję się jakby był w tamtych czasach, bo szachy były przepiękne, moi drodzy, przepiękne. Tutaj trzeba zagrać ruch piękny, mianowicie goniec E6, czyli wyprowadzenie kolejnej figury z tempem. Bardzo dobra kalkulacja, hetman wrócił i przede wszystkim zbijamy gońca, cały czas skoczek jest atakowany. Zobaczcie, dwa gońce, kapitalne przecinaki, są świetne w połączeniu z wolnymi pionkami. No wiecie, tutaj się już partia powinna kończyć, ale trwała. Skoczek z A na C3 nastąpiło i B5 oczywiście, skoczek na B1. Do defensywy tutaj przeszły białe, bo B4 by groziło, zresztą i tak B4 jest zagrane w tym układzie. Skoczek zagrał na F4, męczy tego gońca, no i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tak łatwo tego gońca skoczek nam tutaj skosił, więc idzie na B3. Ten goniec jest potrzebny do gry. Wieża D6 z atakiem na pionka i wiele osób pewnie by zagrało na przykład taki ruch jak hetman B5. I uwaga, byłoby to całkiem dobre posunięcie, ja nie mówię, że złe. Ale Geller idzie tutaj po prostu z tempem, z dynamiką pewną i zagrywa C4. Ma gdzieś tego pionka, przepraszam za wyrażenie, ale ma gdzieś. I to jest nieistotne, zobaczcie, bicie i C3. Pionki są już na tyle zaawansowane, że zrobiło się białym bardzo ciasno. Jeżeli skoczek by poświęcił się tutaj na C3, no to oczywiście wybijamy i figury się wyrównują, a pionek wolny dalej byłby bardzo groźny, z dużą przewagą czarnych. Skoczek zagrał na D5 i tutaj poszło kilka forsownych ruchów. No teraz trzeba skoczka wybić oczywiście, wybicie i po prostu hetman wybija. To się wszystko dobrze trzyma i nawet F4 nie jest groźne, gdzie goniec się tam świetnie otwiera, bo jest szach na D4. Wtrącenie i król musi iść na H1 i wieża zagrywa na A2. To jest fantastyczne zagranie, no fantastyczne, no takie normalne by można było rzec, ale fantastyczne jak my będziemy tak zagrywać, moi drodzy. Figura mniej za dwa groźne pionki, aktywność figur daje tutaj ogromne możliwości. Goniec zagrał na F3 i wieża B2. Jeszcze subtelne wyczekanie, czasami może poświęcenie będzie grozić, nie wiadomo, ale ten ruch nie jest po to, żeby bić skoczka, tylko żeby po prostu no, wzmocnić tutaj, powiedzmy, tę grę. F5 nastąpiło ze strony białych, no i bardzo ładne posunięcie, goniec na E5. Ten goniec już tutaj sobie pięknie zerka razem z wieżą i mają ochotę na jakieś poświęcenia zapewne. Hetman zagrał na E1. I wieża D8. W dzisiejszych czasach bicie byłoby super, ale właśnie tym się różnią dzisiejsze czasy od czasów tej partii, czyli lata 60., że no, komputery tutaj pomagają zagrać taki ruch i odsłonić króla. Tutaj jest konkretne liczenie. W dawnych czasach raczej się nie psuło pionków zwykle, tylko wzmacniało się wszystko figurami i starało się grać solidnie, do czego zachęcam, bo to, że tamte czasy i tamte szachy były takie, a dzisiaj są inne, myślę, że jednak warto nauczyć się w szachach myślenia i kombinowania i rozumowania, jakby to powiedzieć, samodzielnego myślenia, o tak bym powiedział, nawet jak nie będziemy mistrzami, to nam się przyda w życiu. Wiem, że filozofuję, ale biorę to z własnego doświadczenia, moi drodzy, dzielę się z tym. Dobra, wieża D8 jest, goniec zagrał na E4, król G7, fajny ruch w ogóle, to trzyma bardzo ładnie tutaj te pozycje. Nastąpiło F6, absolutnie bicie nie wchodzi w grę i król po prostu wrócił. Okazuje się, że już linia jest zamknięta i wszystko dobrze działa. Wieża zagrała na A6. I w tym momencie tutaj można by było zagrać po prostu C2 i partię za chwilę wygrać, dlatego że po takim ruchu jest dorobienie hetmana i po wybiciu wieża bije na D2. No pionek więcej, samograj, bezpieczny król, wszystko działa świetnie, te figury świetnie się komponują. Jednakże w tym układzie czarne zagrały inaczej. H5. Przyznam się, że ruch bardzo odważny. W tym momencie wieża zagrała na A5 i H4.
No plan czarnych jest prosty. Tutaj chodziło o rozbicie tych pionków i dostrzeżenie motywów taktycznych gońca i wieży. Goniec bił na G6. No, można byłoby się takiego ruchu przestraszyć, no bo zobaczcie, że po wybiciu tutaj jest bicie wieżą na E5 i robią się problemy. Mogłyby się robić problemy, dlatego też czarne miały przygotowane coś pięknego. Można sobie zatrzymać znowu materiał i poszukać fajnej odpowiedzi. Moi drodzy, wieża H2. Jakże to piękne posunięcie, miłe dla oka. Król zbija na H2, goniec na G3, wybicie do końca, król zagrał na H3 i subtelne bicie gońca spowodowało, że tę pozycję już białe musiały uznać za porażkę. Poddały partię. Uważam, że przepiękna partia, która wiele uczy, pokazuje piękno szachów. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie. Dziękuję za łapki w górę, wszystkie komentarze mile widziane, moi drodzy. Do zobaczenia, trzymajcie się. Dobrych szachów, dobrego poziomu. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Pozdrawiam ciepło, cześć.